Jestem nauczycielem języka angielskiego. Całe swoje życie pracowałam bardzo intensywnie w zawodzie. Na różnych uczelniach, w liceum, na kursach prowadziłam lektorem języka angielskiego. To było bardzo ciężkie, gdyż praca zaczynała się wcześnie rano, kończyła się późnym wieczorem. I nie było dnia, w którym mogłabym wytchnąć, w którym mogłabym znaleźć odpoczynek. Nie było różnicy między poniedziałkiem, środą, czwartkiem, piątkiem, sobotą, niedzielą. Każdy dzień był taki sam. I dlatego też zaczęły się problemy z moim zdrowiem. Zaczęłam chorować przewlekle, przeziębiać się często. Nie miałam czasu, żeby się wyleczyć, bo nie było tego i od dnia, kiedy mój organizm mógłby odpocząć. I wtedy odkryłam sobotę. To było coś cudownego w moim życiu. Mogłam wtedy odłożyć wszystkie rzeczy na bok. Klasówki, testy, przygotowanie lekcji, gary piętrzące się w kuchni, prace domowe stały się nieważne. Na 24 godziny odpoczywałam i odpoczywam nadal. Biorę Pismo Święte do ręki, zastanawiam się nad swoim życiem, odpoczywam. Ty też nie jesteś maszyną, ciesz się sobotą.